Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i, patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami, rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, wstrząsająca jest ta Ewangelia. Może gorsząca nawet. Może przerażająca. Bo to pod Cezareą Filipową w jednym momencie Piotr wypowiada być może jedne z najważniejszych słów swojego życia. Gdzie jako pierwszy spośród apostołów wyznaje wiarę w Mesjasza, wyznaje w Jezusie Pana i Zbawiciela. Jezus pyta: wy za kogo mnie uważacie? Pyta swoich najbliższych uczniów. Podczas forum mówiliśmy o tym, że uczniowie to ci, którzy chcą za Jezusem chodzić, słuchać Go, mówić jak On, myśleć jak On, nawet odczuwać jak On. Tak można tłumaczyć hebrajskie słowo talmidim. I oto Piotr w jednym momencie wypowiada te jedne z najważniejszych słów swojego życia. Wyznaje w Jezusie Pana i Zbawiciela, a 3 sekundy później oddaje swoje usta szatanowi. I myślimy sobie, jak to jest możliwe, że ten sam Piotr wyznaje w Jezusie Pana i Zbawiciela, a minutę później oddaje te same usta szatanowi i bierze na bok Boga i zaczyna Go pouczać. Myślimy sobie, jak to jest możliwe? Może sobie nawet myślimy, ja bym tak nie zrobił, czy nie zrobiła. Taka jest wspólnota uczniów pod Cezareą Filipową. Ale słuchajcie, to samo przez wszystkie wieki rozdziera ten Kościół, że my jako uczniowie Pana potrafimy z jednej strony wyznać wiarę w Niego i wyznać w Nim Pana i Zbawiciela, a za chwilę potrafimy nasze usta czy ręce oddać złemu duchowi. Tak samo jest w sytuacji choćby i ostatnich rozdzierających Kościół jakimś bólem, skandali, które co jakiś czas wychodzą w Kościele. I myślimy sobie, jak to jest możliwe, że człowiek, który odprawia mszę świętą, za chwilę może krzywdzić dziecko. Jak to jest możliwe, że oddał ręce Jezusowi, a chwilę później oddaje demonowi? Jak to jest możliwe, że człowiek z jednej strony potrafi żyć święcie, a za chwilę potrafi żyć po diabelsku? To jest Cezarea Filipowa. To jest sytuacja pod Cezareą Filipową. Kościół to przerabia od zawsze. Jaki jest
Jaka jest droga, żeby w tym wszystkim nie zwątpić, żeby ostać się w Kościele, żeby nie stracić wiary w Jezusa, nie stracić wiary w to, że On jest jedynym Panem i Zbawicielem i że jest tutaj wśród nas realnie, rzeczywiście obecny. Jak nie stracić wiary, patrząc na słabość swoją i innych? Są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to trzeba mieć utkwiony wzrok w Jezusa. A druga rzecz to trzeba mieć pokorę wobec własnej słabości, wobec mojego grzechu. Utkwiony wzrok w Jezusa to jest klucz. Gdyby apostołowie patrzyli na Piotra w momencie, kiedy on poucza Jezusa, to by zwątpili, to by odeszli. Tak jak to było w sytuacji w innym miejscu w Piśmie Świętym, gdzie Jezus mówił o tym, że że odda swoje ciało i będziemy spożywali Jego ciało. Wielu uczniów wtedy odeszło. Jezus pytał apostołów, czy i wy chcecie odejść? Gdyby uczniowie mieli w tym momencie utkwione oczy w Piotra, to by odeszli. Ale Jezus się odwrócił do uczniów. Gromiąc Piotra, nie patrzył na niego. Jezus się odwrócił do uczniów, żeby patrzyli na niego. I do Piotra powiedział: zejdź mi z oczu, szatanie. Jezus skupił wzrok apostołów, których wiara została uderzona. Skupił na sobie. I powiedział: odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Więc utkwione oczy w Jezusa sprawią, że będziemy myśleli po Bożemu, a nie po ludzku. Będziemy także myśleli po Bożemu o Kościele, który co jakiś czas zostaje raniony przez oddawanie rąk, ust czy oczu szatanowi. Myślenie po Bożemu sprawi, że nie stracimy wiary. A my mamy taką tendencję, żeby cały czas temu Panu Bogu mówić, jak to powinno być, nie? Niby się zgadzamy na tą Jego wolę, a jednak zawsze tam próbujemy Panu Bogu podpowiedzieć, co powinien zrobić. Ja to fajnie tego doświadczyłem we Włoszech, kiedy studiowałem, jak nieraz Włosi przychodzili, zamawiali mszę świętą i nawet przyznawali się do tego, że byli u wróżki, zostawili pieniądze wróżce, ale przychodzą jeszcze dać nam mszę. Bo mówię, jak tam nie zadziała, to tu zadziała. Jak tu nie zadziała, to tam zadziała. Nie? Więc kiedyś po jednej z mszy przychodzi pani do mnie zamówić intencję i tak mówi: a proszę księdza, może to tak by, a może to tak. No, takiej intencji, za rodzinę, za to. Ja mówię: wie pani co, to może sformułujmy tak ogólnie o błogosławieństwo Boże w rodzinie, a Pan Bóg na pewno wie, czego najbardziej w tym momencie potrzebujecie. Ona się tak zastanowiła, mówi: wie ksiądz co, ja bym jednak wolała mu napisać. Ja bym jednak wolała mu napisać. Więc my chętnie tego Pana Boga tak na sposób ludzki próbujemy ustawić. Ale Jezus pokazuje nam drogę. Jezus się odwraca od Piotra, odwraca się od skandalu, odwraca się plecami do grzechu i skupia wzrok uczniów na sobie. A druga rzecz, kochani, po utkwionych oczach w Jezusa i myśleniu na sposób nieludzki, a Boży, to pokora wobec własnej słabości. Biskup Grzegorz Ryś w takiej książce Skandal Miłosierdzia napisał takie słowa, które mnie powaliły kiedyś.
Biskup napisał: prawda o człowieku jest taka, że o ile jest w stanie sobie wyobrazić, że Bóg odpuszcza mi każdy grzech, który jestem w stanie popełnić, to już nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten sam grzech Bóg odpuszcza drugiemu człowiekowi. Taką mamy naturę. Dlatego trzeba wielkiej pokory także w obliczu grzechu w Kościele, także wobec tego, co nas gorszy i co jest może ludzką tragedią nieraz, jest zawsze i tragedią wspólnoty, trzeba wielkiej pokory wobec mojej słabości. I moje czyste serce, wyspowiadane, życie w łasce uświęcającej sprawi, że nie będziemy się koncentrowali na słabościach innych czy słabościach, które mamy w Kościele, ale będziemy koncentrowali się na Jezusie. Nie róbcie teraz zdjęć księdzu proboszczowi z tym kotkiem. Pokora wobec własnej słabości skoncentruje nas na Jezusie. Dlatego, kochani, choćby w ostatnich tygodniach, słysząc o tym, co tak bolesne i tak tragiczne, choćby i dla ofiar, dla tych, którzy zostali skrzywdzeni, szczególnie kiedy myślimy o dzieciach, to musimy sobie uświadomić, że my jesteśmy odpowiedzialni jako wspólnota za wynagrodzenie i zadośćuczynienie nie tylko na poziomie jakimś ludzkim, ale też duchowym człowiekowi, Panu Bogu. Dlatego musimy podjąć to wynagrodzenie. Pięknie by było, gdyby dzisiaj choć jedno zdrowaś Mario od każdego popłynęło w duchu wynagrodzenia. A to sprawi też, że będziemy umacniali wiarę w to, że Kościół pomimo ludzkiej słabości nie traci mocy. Nie traci mocy w prowadzeniu nas do nieba, do Pana Boga. Bo żadna słabość ludzka nie jest w stanie umniejszyć świętości Kościoła, który założył Jezus i tej mocy, którą ma w prowadzeniu nas do nieba. Mocy przede wszystkim, która płynie z sakramentów. I choć wydaje się to niemożliwe, że w jednym momencie oddajemy usta i ręce Chrystusowi, a minutę później demonowi, to jednak nigdy nie tracimy w Kościele mocy, która prowadzi nas do spotkania z Jezusem. Ja tego doświadczyłem ostatnio, jak towarzyszyłem mojej przyjaciółce w umieraniu. Miała 40 parę lat, zaczęło się od raka piersi, później przerzuty. Zostawiła trójkę dzieci, męża, na szczęście już dzieci prawie dorosłe. No i wyobraźcie sobie, jechałem na spotkanie naszego zespołu do sprawnej ewangelizacji w Opolu mieliśmy i umówiłem się z Markiem i jej mężem, że we wtorek po spotkaniu przyjadę i przywiozę jej komunię świętą Asi. Bo Asia tak 3 dni przed śmiercią położyła się do łóżka, osłabła, ale tak to cały czas walczyła i była cały czas jeszcze w dobrej kondycji. I w poniedziałek rano dzwoni do mnie Marek i mówi: słuchaj, jak chcesz się pożegnać z Asią, to musisz dzisiaj przyjechać, bo we wtorek już chyba będzie za późno. Poprosiłem biskupa Grzegorza, żeby mnie zwolnił. On zrobił mi krzyżyk na czole i mówi: spiesz się, żebyś zdążył. Przyjechałem do Asi, okazało się, że już jest tak słaba, że nie jest w stanie przyjąć komunii świętej. Więc mówię: słuchajcie, odprawimy mszę świętą i podam jej na łyżeczce krew Pana Jezusa jako wiatyk, czyli komunię świętą na ostatnią drogę.
I mówię to Markowi, jej mężowi, a Marek mówi, słuchaj, czy myślisz, że to już? Ja mówię, Marek, zróbmy to, udzielę jej rozgrzeszenia też z całego życia, bo nie chcę później sobie wyrzucać, że nie zdążyłem. A on mówi, czy możesz to tak zrobić, żeby dzieci tego nie słyszały? Ja mówię, zrobię to dyskretnie. Był ze mną jeszcze mój współpracownik, ksiądz Karol i kilkoro przyjaciół. Odprawiamy mszę świętą, modlimy się o uzdrowienie Asi, wbrew jak nawet rozumowi. I ksiądz Karol poszedł rozdać komunię wszystkim, którzy byli w pokoju, a ja podchodzę do Asi i mówię, Asia, mocą udzielonej mi władzy przez Stolicę Apostolską udzielam Ci odpuszczenia wszystkich Twoich grzechów na godzinę śmierci i uwalniam Cię ze wszystkich kar, które mogłaś popaść w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I udzielam Ci krwi Pana Jezusa na ostatnią drogę. Jasia się uśmiechnęła i mówi amen. A ja, słuchajcie, poczułem, że przyszedł Jezus. Poczułem coś, czego nawet nie odczułem podczas pierwszej mszy świętej. Wiedziałem, że On podszedł, wziął ją za rękę i odeszli. I po prostu odeszli, szczęśliwi. Po mszy świętej Asia poprosiła o koktajl, wypiła ten koktajl, ponarzekała, że jest za słodki, a ona jako pacjent onkologiczny nie może cukru. O drugiej w nocy obudziła swojego męża i mówi, Marek, weź mnie w ręce, bo odchodzę. Przytulili się, dali sobie buziaka i Jasia odeszła. I tak, ja jako ksiądz w jednym momencie oddaję usta Jezusowi, a 3 minuty później mogę oddać demonowi. Taka jest ludzka natura. Ale nawet to nie odbierze mi takiej mocy, którą daje Kościół, że moją Asię zaprowadziłem do nieba. Nie dajmy sobie odebrać wiary w to, że pod Cezareą Filipową Kościół się złamał. Nie. Utkwione oczy w Jezusa sprawią, że każdą wiarę nadszarpniętą czy złamaną możemy odzyskać dzięki mocy, którą daje nam Pan. Amen.